Maja Staśko najpierw zrobiła klasyczną Maję Staśko, później powiedziała coś prawdziwego, ale szybko się poprawiła. Bezsenność. Chciałabym napisać, bezsenność to szmata, ale szmata stygmatyzuje kobiety ze względu na życie seksualne. Szmata stygmatyzuje też mopy do ścierania podłogi, bo takie jest jej pierwotne znaczenie. Ale zabawne, że jak Maja Staśko słyszy szmata, to pierwsze o czym myśli to kobieta, a nie ścierka do podłóg. To kurwa, pisze ktoś. To stygmatyzujące dla pracownic seksualnych, odpowiada Maja. No tak, Maju. Słowo na K, podobne do czasownika urwać, jest negatywne. Dlatego, bo ludzie nie lubią ludzi, którzy sprzedają uczucia i bliskość. Częstą kolokacją, czyli słowami występującymi często obok siebie, jest zdradliwa urwa. Dlatego właśnie, bo jest w tym jakiś element zdrady, kiedy ktoś bierze pieniądze za intymność. Tego rodzaju rzeczy zawsze były i będą stygmatyzowane. W sensie poprawnie oceniane. I nigdy tego nie zmienisz. No to może... B... Izda, sugeruje ktoś inny. B, izda, to część ciała kobiety, pisze Maja Staśko, przez chwilę pamiętając o rzeczywistości. No bo B, izda, to oczywiście część ciała kobiety i też typ charakteru. Tak samo mówi się ty, wuju, bo ogólnie ludzie łączą miejsca intymne i wulgarność. Stąd te określenia, ty izdo, ty uju. Polski jest tutaj bardzo równościowy. No, ale po tym jak Maja przyznała, że wajayjay to część ciała kobiety, szybko skapnęła się, że tak nie można powiedzieć. To oczywiście też część ciała osób niebinarnych i czasem transpłciowych mężczyzn. Tak, mężczyźni mają wajayjay. Myślę, że już bym się skapnął, jakby tak było. Nie dąsaj się, Maju. Następnym razem się uda.